Cześć. Melduje się Kobikowski. Idę za ciosem i kontynuuję badanie kolekcji Kobi Bitwa o Berlin, ale robię wyjątek chronologiczny i przeskakuję z numeru 27 od razu do 33. Przyczyna jest prosta. Czasu mało i muszę kłaść nacisk na nowości, a z taką nowością mamy tutaj do czynienia. Pominięty Nebelwerfer i SU-76M są praktycznie niezmienione od czasu wersji pudełkowych. Ale nadal mają swoją szansę na osobną recenzję, jeśli czas pozwoli. Teraz zabieram się za nowe ruiny i elementy barykady z numeru 33. Zapraszam do recenzji. Szybki rzut okiem na papierologię. Oczywiście dostajemy też gazetkę wraz z klockami. Właściwie nie wiem, czy to jest, to jest głównie, chyba, gazetka plus klocki. Tak, tak to chyba jest, że tak powiem, nawet. Hmm, tutaj zaklasyfikowane też, że tak powiem, jako produkt, tak? bo, yy, bo mamy tutaj 5% VAT, tak? czyli jak, jak za gazetkę, tak. Okej. Okay. Yy, tak. Słuchajcie, oczywiście mamy artykuły, warto sobie to poczytać, poświęcić yy, kilkadziesiąt minut maksymalnie na to. To jest fajny taki yy, fajny artykuł, w którym jest na przykład pokazany, yy, znaczy przeciw czołgom. Tutaj broń przeciwpancerna taka lekka. Jest, ma, mamy tutaj omówione pancerfausty I zobaczcie taki rzut okiem na rower przeciwpancerny. Że śmieje się. to jest to po prostu rower z, do, z dołączonymi, e, dołączonymi pancerfaustami. Rzut okiem właśnie takiego typowego folkszturmowca. E, widać, że to nie jest jakiś e, młody gościu, tylko raczej jakiś e, starszy pan. E, Ostatnia linia obrony. O, i tutaj widzimy tą, tą opaskę. Mamy tam napisane Deutsche Volkssturm Wehrmacht. Tak, czyli tam jest Deutscher. Deutscher. Tak. Plakat w środku numeru. No tutaj, właśnie też mamy podpowiedź, jak to sobie możemy zorganizować. I tutaj, dla klimatu, widzimy te. Jest to naniesione. Obraz tych naszych klocuszków jest naniesiony na jakąś ilustrację historyczną zburzonego miasta. Nie wiem, czy jest to Berlin. A dalej absolutnie jasna i przejrzysta instrukcja. Ale ja chciałem szybko przejść do tyłu, yy, gdzie mamy zajawkę kolejnego, kolejnych numerów, no i tutaj zobaczcie, mamy pokazaną już panterę, jaka będzie w kolejnych numerach od 34, przez 4 numery, jest to tak jak widzimy teraz na ilustracji, jest to dokładnie klocek w klocek, ta pierwsza pantera jaka została wypuszczona przez Kobi. I teraz tak, ja spotkałem się już z dwoma skrajnymi opiniami. Z jednej strony mamy, ja na początku też tak czułem, po prostu głosy, głosy, no niezadowolenia, czy też rozczarowania, że nie dostajemy jakiejś nowej super pantery, już dopracowanej do ostatniego, po prostu na, na, na ten stan rozwoju systemu klocków Kobi. Pantery, tak? Tego dostajemy tego no, odgrzanego kotleta, i w dodatku widać, że nie zmieniono ani klocka. Ale z drugiej strony, słyszałem o opinii osób, które na przykład później się włączyły do, do zbierania klocków Kobi, i one są zachwycone z kolei, że można będzie kupić tą pierwszą panterę, która teraz już jest przecież niedostępna. Nie, nie ma siły, żeby nowej kupić tej, tej pantery, tak? W pudełku. A tutaj będzie można właśnie sobie ją uzupełnić. Natomiast ja Wam powiem coś takiego, starałem się to jakoś wypośrodkować, że okej, okay, wiele, wiele elementów w tej panterze mi się podoba super, na przykład ten skomplikowany tył tutaj zrobiony z drobnych klocków um, mi się bardzo podoba. Natomiast szkoda, że nie wprowadzono kilka chociaż drobnych poprawek, takich na przykład, że, że tutaj nie dołączono tego takiego, takiego nowego elementu wytłoczonego, jakby tej zębatki, takiej typowej dla niemieckich czołgów z przodu, którą się wciska w ten element, że z tyłu nie mamy tego, tego, tego pomniejszonego koła powrotnego, że na przykład tutaj z przodu nie ma tego jarzma takiego no no i jestem ciekaw słuchajcie czy poprawią jeden z największych minusów tej pantery, czyli czy, czy, czy poprawią te zawiasy do zawiasy, na których trzyma się armata cała to, to, to jarzmo dłużej, ta armata bo to było naprawdę słabe tak te bardzo szybko się wyrabiały, te, te takie małe zaczepiki, ta armata po prostu opadała no jestem ciekaw jak to będzie tutaj zrobione, więc szkoda, że ok, mówię, do, fajnie, że, że zrobili tą panterę, ale szkoda, że nie wprowadzili kilku drobnych poprawek. No, a no, co, co zrobić? Jak ktoś chciał tą najświeższą Panterę, no to tą na przykład, jeżeli ktoś myślał, może, że będzie Pantera z, z World of Tanks, no to no ona jest po prostu w ofercie, no, można, można ją kupić, a tą sobie po prostu pominąć. Rzut okiem na dołączoną do numeru figurkę. Jest to bardzo dobrze już nam znany szary wermachtowiec. Żołnierz piechoty niemieckiej. Co mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o tych, o tych żołnierzy niemieckich, to jest to trochę, trochę tak, taką analogię znajduję jak ze zbieraniem białych szturmowców z serii Lego Gwiezdne Wojny. Nigdy ich za wiele, tak? Można się bawić w zbieranie całych drużyn, kompanii, a jak kto sobie może pozwolić, to nawet dywizji takich, takich figurek. One robią kapitalne wrażenie w dużych ilościach, więc każdej ilości tych figurów nam się przydadzą. Tutaj mamy bardzo, widzimy akurat, trafił mi się bardzo dobry egzemplarz, bardzo ostro i precyzyjnie wszystko jest nadrukowane, włącznie z tą taką tarczą piechoty niemieckiej na hełmie i tutaj jest ten taki adlerek po tej stronie hełmu niemiecki. Tu akurat dałem mu do ręki Panzerfaust, natomiast w zestawie jest jeszcze sporo wyposażenia takiego jak granat trzonkowy, pistolet czy butelka z... no tutaj nasza wyobraźnia może podpowiedzieć z czym. Czy tam z alkoholem, czy może czy do picia, czy może jest to, jest to po prostu koktajl mołotowa tak zwany, tak? czyli już broń. Co mogę jeszcze powiedzieć? To to, że Jestem bardzo zadowolony, chociaż, żeby troszeczkę tak tutaj, jakby wprowadzić trochę więcej klimatu, ja bym akurat zastosował troszeczkę inną główkę, mianowicie na przykład tą taką z, z zaciśniętymi ustami, taki poważny jegomość, tak, z, z czołem obwiązanym bandażami. Jest taka główka, że jest taki nadruk, chyba w, w takiej kombinacji, żeby był zaciśnięte usta i na nadruk z bandażami to chyba akurat nie ma i to by było według mnie takie trochę bardziej, wiecie, unikatowe, czy też wyjątkowe, no i pasujące do klimatu już upadającego Berlina. Więc tak, bardzo bardzo fajny dodatek do naszej kolekcji. W ten sposób w pełnej krasie prezentuje się cała scenka skonstruowana według instrukcji, no i tak zaaranżowana też według tego co, co widziałem tutaj na ilustracjach dołączonych. Powiem Wam tak, bardzo mi się ten całościowy efekt podoba. Rozumiecie, tak nawet już nie zastanawiając się i budując go zgodnie z instrukcją. Oczywiście takie dużo luźnych elementów i w ogóle te wszystkie, wszystkie części składowe jakby zachęcają do tego, żeby troszeczkę z tym pokombinować, coś można sobie zmienić. Mało tego, można to już łączyć z, z, po, z poprzednimi elementami, na przykład z tym kawałkiem Muru z, z Placu Paryskiego, tak, tak to było, Pariser Plac, który był w numerze, zdaje się, 11. No ale teraz, tak, rozbierzemy sobie, te, na, że tak powiem, będziemy sobie rozbierać tę scenkę na części i będziemy tutaj sobie je omawiać. Wehrmachtowiec już na bok. Tak, może zaczniemy tutaj od, od takiego wozu. Jest to taki jakby, wiecie, prosty, taki staro, staromodny wóz, wiadomo pod koniec wojny pewnie wszystkiego brakowało, czyli również też środków transportu, w związku z czym wracały do łask wszelkie, wszel, wszelkie rzeczy, które miały koła, czyli ten prosty, prosty taki wóz, tutaj akurat przewozimy jakąś beczkę z, z czymś. Fajna konstrukcja, no i można to jakby sobie już od razu do, podłączyć do jakiejś ciężarówki czy, czy do czegoś, bo mamy tutaj ten taki dyszer charakterystyczny. To jest, tu mamy też kolejną beczkę w innym kolorze, to cenne. Tu takie rum, rumowisko, jakby taka jakaś zwalona kolumna, bardzo ciekawa tak, skrzynia. Z, takiego, z tego szarego metalicznego piasku, piasku plastiku. I no, znacie mnie, ja się zawsze zachwycam nad, nad, tym, nad tym plastikiem. Teraz jest tak samo, bardzo mi się to podoba i taka właśnie metaliczna skrzynia bardzo mi się podoba. I no i sprawia takie wrażenie właśnie takiego wiecie, no elementu takiego metalowego jakby. Tak, tu możemy jeszcze wrzucić właśnie tą butelkę omawianą, jest ona taka sama jak w zestawie 5.5.11, czyli Kubelwagen, powstanie warszawskie, to możemy odłożyć, zresztą jeszcze wspominając sam ten zestaw, no jakby w pewnym sensie um, są one troszeczkę do siebie podobne, ale nie ma co do tego wątpliwości, że ten zestaw, na który teraz patrzycie został zbudowany od zera, tak? Został zbudowany, zaprojektowany od nowa. Nie mamy tu, nie ma tu mowy o żadnym od, odgrzewanym kotlecie, czy o z, zmianie schematu kolorystycznego. Mamy tutaj jest to, to nowy zestaw. Tutaj mamy takie rumowisko. To może być rumowisko, na przykład tynku tutaj gdzieś przy właśnie przy zabudowaniach. A na tym mamy te nasadzone już dwa worki z piaskiem. Trzeci możemy sobie tak położyć, lub też jakoś w inny sposób przyczepić. No i ten, to pewnie rumowisko też już stanowi fragment umocnienia barykady czy czegoś takiego pozycji strzeleckiej. Tutaj mamy dołączony jeden z płomieni. Ten niestety, słuchajcie, jest nie, nieprzezroczysty. Tak? Czyli to jest taki plastik zwykły, pomarańczowy. Szkoda, szkoda, szkoda do pełni szczęścia. On powinien być według mnie przezroczysty, tak jak na przykład jak tamten, do którego zaraz przejdziemy. A już w ogóle byłbym w siódmym niebie, tak, gdyby to był taki, wiecie, taki dwufazowy jakby kolor, czyli miks na przykład pomarańczowego, przezroczystego i czerwonego, przezroczystego. Nie mam pojęcia, jak to się robi technicznie na etapie fabryki, czy to jest jakiś wtrysk dwufazowy do formy, czy, czy jest to być może. Jakiś na przykład, że z dwóch kierunków jest, na przykład z jednej kierunku, tu jest jeden punkt trysku drugi punkt trysku i z, z obydwu kierunków, na przykład wtryska się jednocześnie jakąś tam ilość dwukolorowego plastiku, nie mam pojęcia. Tu mamy jeszcze taki, taki fragment, jakby nie wiem, kawałka, kawałek dachu ustawionego tak na sztorc z szarymi takimi deseczkami jakby, czyli to są te takie fajne płytki 1 na 4 kafelki 1 na 4 z, z wytłoczonym takim, z fakturą to chyba jakoś nam mi się pokazać z wytłoczoną fakturą desek to są kapitalne elementy, fajnie tutaj takie jakby są właśnie ospolone albo pomalowane na ciemno Kobi też nas ostatnio właśnie troszeczkę tam powrzucało te do różnych zestawów te elementy też w kolorze brązowym. To jest na takim tutaj prostym zawiasie, więc możemy to sobie ustawić i też włączyć w, w ciąg barykady. No i nie mogło zabraknąć, znaczy mogło zabraknąć, ale na szczęście nie zabrakło malutkiego modulika z takim jakby już zniszczonym, z połamanym drzewem. Na którym zachowały się tylko jedne, jedna kępa liści. To jest w ogóle bardzo taka ciekawa kępa, ponieważ można, jakby taki płaszcz z liści, ponieważ właśnie ten się idealnie nadaje do, do robienia kamuflażu na pojazdach wojskowych. To już chyba pokazywał jeden tutaj z niezależnych konstruktorów na YouTubie. Taką sztukę. Ja też miałem takie pomysły, chociaż akurat jeszcze nie zrealizowałem ich. A już na pewno niedługo zobaczymy takie w jakimś zestawie. Kobi. Nie wiem, czy to było pokazane w bitwie o Berlin, czy jak pancerz będzie miał właśnie takie, taki roślinny kamuflaż na pojeździe. No, jeszcze rozumiecie, jedno jednostudowy element, taki groszek, odsadzenie proste i możemy w różnych miejscach pojazdy to ustawić. Czy też pudełkowa będzie wersja? No zobaczymy, w każdym razie coś takiego idealnie nadaje się do aranżacji dalszej na budynkach, na pojazdach, więc jak... no i szkoda, że tylko jeden jest taki, ale dobra, już nie będę tam um, marudzić. Ten element już odłożymy sobie, no a tutaj mamy sam ten już nasz modulik, taki rum, ruin, kawałek kamienicy zburzonej, coś takiego. Front ozdabia tutaj taki napis, Berlin bleibt deutsch, czyli y, takie proste tłumaczenie, czyli Berlin pozostaje niemiecki. Tak? No jest to oczywiście taki napis, który tutaj ma zagrzewać obrońców do, do walki. Takie troszeczkę zaczarowywanie rzeczywistości y, w obliczu całkowitej klęski, bo jakby już nic nie świadczyło o tym, że, że może pozostać niemiecki. Y, Fajny, fajny klocek. To jest, taka, to jest taka długa długa cegła, chyba 1 na 10 z napisem Berlin Bleib deutsch. Fajnie. E, tak, i tutaj ma, widzimy okna na, na dwóch piętrach. Jedno nawet z, ze skrzydłem, czyli z tą częścią środkową. Te, te, te elementy czarne, to jak się domyślam, tutaj jakieś już takie osmolone, tak? Te drzwi też takie są osmolone. Czarny schemat, taki jakby chyba to, to ma być taki że, takie też dwukolorowe, że ten budynek był w takie pasy pomalowane lub też ma to świadczyć właśnie o takich jakichś zniszczeniach. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o zniszczenia, mamy też dosyć sporo tutaj takich tych elementów z, z wytłoczonymi jakby uszkodzeniami, wyłomami, odłupaniami tynku czy też cegieł. Pozostała tutaj właśnie jedna kolumna. I teraz z drugiej strony, ponieważ jest to taka konstrukcja y, przestrzenna, jest, y, uważam, że to jest właśnie bardzo fajnie, że zadbano też o tą, o tą y, y, głębię tej konstrukcji, że nie jest to tylko, y, tylko taka tylko płaska dekoracja, ale właśnie tutaj to, no, mamy to wyjście do przodu, tutaj na ścianie wisi w ogóle radyjko y, ciemnoszare, a tutaj zadbano, o schody, na tą resztkę pięterka. Tutaj za dużo tego pięterka się nie zachowało. I tutaj mamy jeszcze to okienko, które stanowi kapitalną pozycję strzelecką. Tutaj możemy sobie właśnie tego na przykład wermachtowca też ustawić. A tutaj zobaczcie: piękny, piękny płomień z przezroczystego plastiku w kolorze czerwonym. Znaczy... Nie, myślałem, przez sekundę myślałem, że to faktycznie jest trochę pomarańczowego, ale to chyba to się odbiła akurat chyba moja, e, jakiś tam kolor z mojej dłoni się mi tak odbił. Ba, bardzo fajnie tak te płomienie powinny wyglądać. I pamiętacie jak, jak kilka kilka kilkanaście recenzji temu mówiłem, że przyda, pod, przydałyby się mniejsze płomienie. E, takie płomienie już są. E, mam, mam zamiar się niedługo przyjrzeć zestawowi, ze hmm, chyba to się nazywa po angielsku mega Fire Truck albo Fire Engine taki zestaw z nowym wozem strażackim i tam są takie małe płomienie taki, taki właśnie mały płomyczek też właśnie w, w, w przezroczysty i, i taki malutki kształt, który się nadaje do takich troszeczkę mniejszych pożarów podsumowanie zestaw ten bardzo mi się podoba polecam go oczywiście bardzo słuchajcie, w, w tej przystępnej cenie jednego numeru kolekcji Bitwa Berlin dostajemy spory zestaw Fajnie dobrane te 100 elementów z którego budujemy właśnie takie ruiny, elementy barykady, wóz. Mamy troszeczkę też roślinności w postaci jednego drzewka. Sporo elementów wyposażenia dla figurek, w tym wyróżniłbym tutaj butelkę, która nie jest jeszcze póki co częstym elementem w zestawach kobi No i tą skrzynię z koloru srebrnego metalicznego. Figurka też jest ciekawa, choć tutaj akurat troszeczkę czuję niedosyt, mógłby być on troszeczkę bardziej jeszcze jakiś unikatowy, na przykład zastosowanie takiej jakby główki innej, na przykład minka poważna i bandaże na głowie. Może w dalszej części kolekcji doczekamy się takich właśnie. Figurek troszeczkę takich bardziej, jakby poszkodowanych, no bo w końcu to już jest koniec wojny. Tutaj, mał który żołnierz nie ma żadnych, że tak powiem, uszkodzeń ciała. Więc tak, bardzo, bardzo polecam Wam ten numer. Jest on unikatowy, naprawdę. Taki jeszcze takiego nie mieliśmy, jeżeli chodzi, bo na przykład no, niektóre zestawy faktycznie są po prostu w bitwie o Berlin taką. No, Troszeczkę odgrzewany kotlet, momentami jakiś tam lekko zmieniony, parę detali, no i tak. Ja wiem, że bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo osób nowych się pojawiło, jeżeli chodzi o. zaczęło zbierać klocki Kobi wraz z kolekcją Bitwa o Berlin, dlatego dla nich to, to nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast no tutaj ci, ci fani, tacy, mm, którzy już od lat zbierają. Teraz już można powiedzieć od lat e, tą serię drugowojenną, no to czasami czują niedosyt, tak jak w, w przypadku tej właśnie Pantery, która ma, ma wejść e, mm, w, w kolejnych numerach. Ma, będą cztery numery na nową Panterę Piaskową. Niestety mm, lub stety, bo słyszałem e, dwie skrajne opinie. E, będzie to ta sama, co pierwsza Pantera w wydaniu. A dobra, nie chcę tego rozciągać odcinka. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Bądźcie czujni w przyszłym tygodniu już na pewno ogłoszę taki malutki konkurs i powiem Wam tak, spoilerując tutaj, że ten zestaw, na który teraz patrzycie, może się przydać do tego konkursu, więc rozważcie zaopatrzenie się w ten zestaw. Trzymajcie się. Cześć.